Mateusz Kaniowski, razem ze mną Lizak, siemanko. Siemaneczko, witam wszystkich. Lizak, czyli człowiek, który twierdzi, że Sekwento jest taki, a nie inny i jest troszeczkę inny od Lizaka. No na pewno różnimy się pod wieloma względami. Na przykład? Nie, no Mati, no już wszystko zostało powiedziane na programie, zaraz na konferencji jeszcze coś tam dodamy. Tak, widzowie wiedzą, o co chodzi. Ten materiał będzie leciał już po konferencji, więc widzowie już zobaczą, co ty masz przygotowane na Sekwento. Znaczy przygotowane, no dostałem pewien filmik, tak, od jakichś tam osób, które miały styczność z Sejczętem. No i co z tego wyniknie? No to trzeba oglądać konferencję, załóżmy, że jest już po, no to ja zakładam, że będzie pod dymka. Dobra, i czego się spodziewasz po reakcji Sekwento? No pewnie agresji, wiesz, no jak on może zareagować? Pełna agresja będzie. No ale ty się już z nim dogadałeś, już było spoko i co, i teraz uważasz, że... Nie, no nie dogadaliśmy się, wiesz, no po programie gdzieś tam te emocje opadły, ale umówiliśmy się na przykład, żeby nas ludzie na TikToku nie łączyli na live'ach, żeby nie ocieplać tych stosunków do walki. Wiesz, żeby do walki było tak, jak jest teraz, czyli napięcie na linii Lizak Sekwento. Obejrzałeś ten filmik, gdzie on w ciebie wleciał i ty miałeś tam dużo obiekcji do tego, że ludzie myślą, że dostałeś, a tak naprawdę nie dostałeś. Obejrzałeś to na spokojnie jeszcze? No widziałeś to, przecież byłeś tam, wiesz, no to on mnie próbował uderzyć. Tak, ale mówisz do nich. Jak wstawałem, ale się zdążyłem odsunąć, nie? Ale to wygląda na filmiku, jak wygląda i tam, wiesz, no to co ktoś myśli, to mnie tak nie interesuje za bardzo, no wiem, że nie dostałem, ale wiesz, co to za różnica, czy dostałem, czy nie? Liczy się fakt, że wjechał we mnie, nie? Z partyzanta. Partyzancki atak, drugi największy partyzant po ciosie. Jakby nie patrzeć, powiedział ci, że wpadnie. No tak, no też na to liczyłem, bo gdzieś tam nie jest tajemnicą, że trzeba poddymiać do tych walk, a miałem dwie walki spokojne, a tutaj myślę, że zrobiliśmy największą poddymkę na tej gali. No bo serio, cios z Najmanem, nie, z Jóźwiakiem to takie, dwie krzykaczki na razie. Najman z Muranem to chyba nie oddało do końca tego, na co widzowie oczekiwali, a reszta, no to nic się specjalnego nie działo, nie? Nie, żebym tutaj na piedestał się pchał, ale zrobiliśmy coś, co było takiego bardziej spontanicznego. To prawda i cały ten jego wjazd, natomiast, kurczę, no jestem ciekawy, czy ty z Sekwento będziecie w stanie jakkolwiek na tej konferencji porozmawiać normalnie, no bo jak znowu nadepiesz mu na odcisk, to wiadomo, że on też ma szybki... No tak, no nie, no myślę, że możemy pogadać normalnie, ale ja się będę starał naciskać na ten odcisk, wiesz. Nie może... Szanował cię dużo bardziej niż ciosa. Nie może być, wiesz, za wesoło, za bardzo się nie możemy przyjaźnić. Chcę coś tu podkręcić jeszcze przed galą, nakręcić widzów, żeby ta walka miała jeszcze większą oglądalność i zaciekawienie, wiesz, że jest jakiś konflikt, że będzie walka, wiesz, do ostatniej kropli krwi. Coś takiego zrobić, a nie wiecznie spoko, szacuneczek. No to bęk, idziemy po zasięgi. Jak Lizakowi podobał się diss Oliwki Brazil na Fagatę? No, słuchałem tego raz. Szczerze już tam na TikToku wyraziłem swoją opinię, gdzie to widziałem, że Oliwce się nie podobało, bo ktoś shota zrobił z mojej wypowiedzi i ona tam coś skomentowała, nie? Też atakującego. Może od początku, jak ci się podobało? Ja nie jestem zwolennikiem kobiecego rapu, to już niejednokrotnie mówiłem. Uważam, że Oliwka technicznie nie nawija źle. Agata też ją zaczepiła pierwsza, tak jakby w jakimś tam poprzednim swoim numerze. No fajnie, jak chcą dziewczyny, niech coś się dzieje, niech się cisną. Ja wiesz, ja tak się w to nie wczuwam, nie? Ja robię swoje dymy we frikach, Agata robi swoje w rapie, powiedzmy. To jest chłopak rapowy, on freestyle'owy również jest, tak więc wie, o czym mówi. I no to jest... Interesuje się tą sceną bardzo mocno, no to Mati, no wiesz, że ten kobiecy rap w Polsce jeszcze nie jest na takim poziomie jak za granicą. I raczej nie będzie, bo tu jest, u nas jest inna mentalność w kraju, wiesz, tam jakaś Niki czy Cardi, czy ta Sexy Red nawijają. One mają flow. Niektóre. Ale nie chodzi o samą technikę rapowania, tylko... Ale ta technika też jest ważna. Jest zajebista, ale nawijają no dosyć sprośne, wulgarne rzeczy, nie? Co robią z facetami, co dla nich faceci robią i to się tam przyjmuje, tego się słucha, a w Polsce jak laska zaczyna tak nawijać, to z nią cisną do spodu. Też byś z nią cisnął. Z kim? Na przykład, pamiętam co mówiłeś o Fagacie, zanim zaczęliście się spotykać, nie, że jakoś negatywnie, tylko mówiłeś, że to nie jest kobieta, z którą mógłbyś cokolwiek, bo masz inne wartości, więc ja wiem, co ty byś myślał o jej nutach, na przykład o bandyckiej jaździe, gdybyś z nią nie był. Ale Agata wie, co ja myślę o jej piosenkach. Co, a co myślisz, skoro ona wie? Wie, że mi się nie podobają i że nie do końca to popieram, o czym tam nawija, bo kurde, wiesz, jechanie po byłym, czy tam, wiesz, że matka się za kogoś tam wstydziła, no nie, ale to jest jej sprawa. A co chodziło z tym wersem, że Hello Kitty jest różowa, bo nie skumałem?
Żartuję, żartuję. A nie, musiałem się zastanowić. Wiesz, ja tak nie słucham nut Agaty na co dzień. Wiadomo, jak coś nowego nagra, to mi wysyła i powiem, no dobra, spoko, nie, fajnie. Ale tak, mam swoją muzykę, której słucham. To są na przykład takie albumy PZ, Nun, muzyka klasyczna. Takie, wiesz, taki jakiś dobry rapik stary z przekazem. Takich nowych kawałków to raczej mało sprawdzam. Też męskiego rapu w Polsce, nie? Tak już ta nowa szkoła mnie tak nie jara. Czegoś dobra. Tam brakuje. Czy Oliwka też ci blisnęła? Powiedziałeś, że odpowiedziała na twoją odpowiedź. Coś tam pewnie tak. No nie, ten komentarz dotyczył bardziej, że tam powiem bez przekleństw, bo nie wiem, jak nie pamiętam jak napisała, ale że co ty gadasz, jak twoja laska, co ty gadasz, że ja mam kompleksy, jak twoja laska sama zrobiła sobie operację, nie? Ale ja nie chcę tego tematu poruszać, bo ja w ogóle nie chcę być w to wmieszany, Mati. Także... ja ci to ostatnio nawet mówił, że się sam wmieszałeś w to najbardziej, jak się dało. Wiesz, bo ja się tam w język nie gryzę i jak ktoś mi zadaje pytanie na live, to odpowiadam, nie? Normalnie. I wiesz, no, powiedziałem coś w tym stylu, że jak Oliwka nawija, że laski jej zazdroszczą, no mam pewne wątpliwości co do zazdroszczenia, jeśli chodzi o wygląd, tak? No. To jeszcze tylko cię zapytam o ostatnią rzecz w tym temacie. Podobno widziałem takie zdjęcie Agaty z Lexi i z jakimś kontraktem. Czy ona będzie walczyła z Oliwką? Ty, to ja tego nie widziałem. To ja to widziałem dzisiaj. Serio? Tak, że siedzą razem, a może to była jakaś przeróbka, no że siedzą razem i że ona powiedziała, że da zarobić Oliwce w razie, jeżeli ta się zgodzi na walkę. To wiem, że Agata jest chętna na walkę z Oliwką. Agata jest chętna, trener Agaty również, także fajnie, ja bym to obejrzał. Jakie tam by były dymy, stary, tam by były naprawdę grube dymy, ale... Grube to jest słowo użyte przypadkowo? Przypadkowo, tak. Nie łap mnie za słówka. Ja bym był zwolennikiem takiej walki, jak najbardziej, ale myślisz, że Oliwka się podejmie? Myślę, że jest taka szansa. No w sumie wiesz, pomyśli sobie, dobra, łatwe siano, nie? Wbije się we friki, no nie wiem. Bo też może to rzutować na nią tak, że... Wydaje mi się też, że ma zdecydowanie lepsze warunki fizyczne pod walkę. Zależy jaką formułę. Jeżeli w MMA, to i wzrost, i również waga, wszystko się powinno zgadzać. W MMA tak, jak najbardziej. Ale widzisz, no ja jakoś udało mi się wygrać z Najmanem, tak żebym Agatę wyszkolił w jeden księżyc. Ostatnie pytanie. Mirek Okniński, jak zareagował na twoją, w cudzysłowie, bójkę ostatnią z Sequento, gdyż pamiętamy, że Pasta cię bardzo mocno za nią przycisnął. No tak, Pasta wolałby, żebym wstał i kogoś tam uderzył. Wiesz, no też nie do końca mi wypada, bo na drugi dzień o 9 rano miałem wykłady z młodzieżą w technikum, wiesz, i no widzisz, taka jest różnica. Sequento gdzieś jeździ po imprezach, zabawia ludzi na imprezach, ja jeżdżę do dzieciaków, którzy gdzieś tam potrzebują motywacji, czy porozmawiać z kimś, kto jest w podobnym wieku i mogę im przekazać jakieś tam swoje wartości i swoje poglądy na różne sprawy. I też tam poleciałem za mocno z niektórymi słowami, no ale już trudno, już tego nie cofnę, ale ten, no nie chcę jeszcze aż takich dymów robić, żeby tam lać się ze wszystkimi, wolę tego unikać, no ale co będzie, to będzie, nie? Pamiętaj, że mówisz to przed konferencją, ludzie to wejrzą po konferencji i dopiero wszystko się może, wiesz. Jeszcze ci odpowiem co do trenera. Trener to raczej tylko się zapytał, czy wszystko w porządku ze mną, nie? Ja mówię, że tak, pod dymka, no tak to trener, wiesz jak jest trener. Trener lubi dymy, jest, wiesz, ale takie opanowane, bezprzesadne oczywiście, ale takie opanowane i wiesz, jak jest zainteresowanie i zasięgi, no to trener nie ma nic przeciwko, nie? No, ale wiadomo, tam nie podobało mu się, że Sequento mnie wjechał z Partyzanta, zresztą jak większości chłopaków z Akademii, jak tylko wyszedłem z tego roasta, to miałem z 20 SMS-ów, czy mają przyjechać, nie? No, dlatego, wiesz, wolę, żeby jakiś tam... No już rękoczynów nie było, ale różnie może być. To dopiero trzecia walka we frikach. Jak obstawiasz, jak dzisiaj się potoczy konferencja? Nasz panel myślę, że będzie gruby, za inne ciężko mi powiedzieć. Tutaj nie chcę dywagować, uważam, że nasz będzie gruby. Najman Muran? Kurde, żeby znowu tych kryminalnych rzeczy sobie nie wyciągali. No jak to zrobić, nie? Niech kręcą bekę, bo na to widzowie liczą właśnie, że wiesz, będzie ty, jak on go nazywał, że Gangreno, a ten... Ty, predatorze. Tak, predatorze seksualny, a ten do niego, ty brudny dresiku, ruszam tego pastucha, wiesz, to jest zabawne, ale nie te, że co ty robiłeś w 90-tych, co ty robiłeś... Mam wrażenie, że wiedzą to wszyscy w Polsce, tylko nie oni. No właśnie, więc no to tutaj, nie wiem jak to się potoczy, ale jestem dobrej nadziei. Lizak. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.